celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International. Syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Dzień dobry Państwu. 3 lata temu sługa Boży Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Data 2 kwietnia 2005 roku zapisała się w dziejach Kościoła, podkreślił Benedykt XVI w homilii podczas Eucharystii odprawionej na placu Świętego Piotra w rocznicę śmierci papieża Polaka. W koncelebrze wraz ze wszystkimi kardynałami uczestniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który rano wspólnie z polskim duchowieństwem odprawił przy grobie Jana Pawła II mszę świętą. Ojciec Święty wspominany był szczególnie gorąco, także w Polsce. Był to czas szczególnych rekolekcji, modlitewnej zadumy, smutku połączonego jednak z wielką nadzieją zmartwychwstania. Przez wiele dni Bazylika Watykańska i Plac Świętego Piotra były rzeczywiście sercem świata, mówił dziś Ojciec Święty podczas mszy świętej w intencji papieża Polaka. Benedykt XVI, wspominając swojego poprzednika, mówił także o jego głębokim umiłowaniu Eucharystii i wyjątkowej wrażliwości duchowej i mistycznej. Wystarczyło obserwować go, kiedy się modlił. Dosłownie zanurzał się w Bogu i wydawało się, że cała reszta była mu wtedy obojętna. We mszy świętej na placu Świętego Piotra uczestniczyły tysiące wiernych, w tym kilka tysięcy pielgrzymów z Polski. Do nich też zwrócił się Ojciec Święty. Gorące pozdrowienie kieruję do Polaków. Raz wam dziękuję Bogu za życie i ciało waszego wielkiego rodaka, sługi Bożego Jana Pawła II. Wtąż przyjmij w naszych sercach jako zachęta. Nie lakajcie się, obuście drzwi Chrystusowi. Niech te słowa i przykład Jego oddania będą dla wszystkich źródłem odwagi na drogach wiary i miłości. Jego opiece zawieszam was tu obecnych, wasze rodziny, cały Kościół w Polsce. Niech wam Bóg błogosławi. Rano, jak zawsze drugiego dnia każdego miesiąca, modlono się przy grobie Jana Pawła II o rychłą beatyfikację i kanonizację papieża Polaka. O 18:00 przy grobie odmówiono modlitwę różańcową. Msze święte w intencji wyniesienia do chwały ołtarzy sługi Bożego Jana Pawła II, nabożeństwa, konferencje, sympozja, okolicznościowe koncerty. Tak Polacy przeżywają 3. rocznicę odejścia do domu Ojca, tego największego z rodu Słowian. W samo południe w powstającej świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie wierni pod przewodnictwem księdza prymasa Józefa Glempa oraz pasterza kościoła warszawskiego księdza arcybiskupa Kazimierza Nycza odśpiewali modlitwę Regina Celi. Następnie przy symbolicznym grobie Jana Pawła II złożono kwiaty. Odczytywano fragmenty tryptyku rzymskiego. Jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Dziś niemal każdy, komu bliskie było nauczanie Jana Pawła II, znalazł chwilę, aby oddać cześć wielkiemu Polakowi.
W miejscu, w którym 29 lat temu Jan Paweł II wołał, aby zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze Polski, dziś na chwilę zatrzymali się warszawiacy. Zapalili lampiony i złożyli kwiaty przy jego portrecie ustawionym na placu Piłsudskiego. Wielu znalazło też czas na chwilę modlitwy w świątyniach w całej Polsce. Jako katoliczka modlę się do niego, tak jakby miał już wpływ duży na mnie i na życie mojej rodziny. Ja jestem to pokolenie, które kocham, płaczę, przeżywam i ciągle mi go brakuje. I to tak jakby był jak rodzony tatuś. Papieskim oknem w Krakowie wierni połączyli się z przebywającym w Rzymie księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Ojcze Święty, trzecia rocznica odejścia Twojego cudzołobojca, duchowej pielgrzymce przyprowadziłem do Ciebie dziś wszystkich Twoich rodaków. Dziś już pamięć o Ojcu Świętym to nie tylko łzy, to przede wszystkim żarliwa modlitwa o Jego wyniesienie na ołtarze. Chodzi natomiast teraz o to, aby nasz entuzjazm, nasza wiara były tak mocne i silne, aby jak Ewangelia przez wieki była potem nasza wiara przekazywana, głoszona i żeby Jan Paweł II był jednym wśród tych znaczących świadków, którzy uwierzyli Chrystusowi, poszli za Nim. Jak dodał ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Jan Paweł II był tym, który pokazał, jak być chrześcijaninem we współczesnym świecie. Modlić się za Niego. Takie to były Jego słowa. Modlić się, pamiętam. I właśnie to wezwanie, modlitwa za Ojca Świętego Jana Pawła II, która była obecna za Jego życia, niech towarzyszy nam również dziś, 3 lata po Jego śmierci. Zgodnie z Jego wolą, niech towarzyszy nam zawsze. 3. rocznicę odejścia umiłowanego papieża obchodzili Polacy na całym świecie, również w Kanadzie. Oto relacje z nabożeństw, jakie miały miejsce w parafiach świętego Maksymiana Kolbe w Mississaugze, świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton oraz świętego Kazimierza w Toronto. W parafii świętego Eugeniusza w Brampton uroczyste obchody rocznicy odejścia Jana Pawła II z tego świata rozpoczęto nieustającą nowenną do Pani Ludźmierskiej, Matki Pocieszenia, o uproszenie rychłej beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Pod jednym z największych na świecie pomników papieża Polaka nowennę prowadził proboszcz parafii ojciec Adam Filas. Obecni byli m.in. członkowie organizacji parafialnych i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada. Uroczystej oprawy nabożeństwu dodawali rycerze Kolumba z grupy 4. stopnia, którzy przybrali nazwę Matki Bożej Ludźmierskiej. Pełnili oni straż honorową przy relikwii Jana Pawła II, ostatnich przez papieża noszonych butach, które są w posiadaniu parafii, oraz złotym różańcu, jednym z 25, jakie nasz papież ofiarował 25 sanktuariom maryjnym na świecie z okazji ćwierćwiecza swego pontyfikatu. Za powrót do zdrowia. Nabożeństwo rozpoczęto pod wieczór i pomimo chłodnej aury, w trakcie jego trwania na plac przed pomnikiem przybywało coraz więcej osób. Po zakończeniu nowenny, już z udziałem licznie zgromadzonych parafian, odprawiona została uroczysta msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ojciec Adam w asyście ojców Marcina Rosińskiego i Piotra Dudka. Bądź opiekę nad nami mieć.
kościele świętego Maksymiliana Kolbe, po nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, rozpoczęło się czuwanie modlitewne. Podczas śpiewu pieśni religijnych ojciec Wojciech Kurzydło ustawił na ołtarzu monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Później, tylko przy zapalonych świecach i oświetlonym portrecie Jana Pawła II, na dużym ekranie obejrzano półgodzinną projekcję materiałów filmowych prezentujących ważne momenty z okresu pontyfikatu papieża Polaka. Słuchano jego głosu, oglądano radość, jaką u ludzi na całym świecie wzbudzały spotkania z Ojcem Świętym. Po tej chwili refleksji nad życiem i ponad ludzką misją wypełnioną przez naszego wielkiego rodaka odmawiano różaniec, który prowadził ojciec Marcin Mironiuk. Na zakończenie wierni zapalili świece i tylko przy ich blasku odśpiewano apel jasnogórski. Po czuwaniu miała miejsce msza święta w intencji Jana Pawła II. W odprawionej przez proboszcza parafii ojca Andrzeja Sowę Eucharystii żarliwie modlono się o rychłą beatyfikację naszego papieża. Również w kościele świętego Kazimierza w Toronto we mszy świętej uczestniczyło wiele osób chcących modlić się za duszę papieża i podziękować mu za jego wielki pontyfikat. Jak zwykle w czasie uroczystych Eucharystii w tej parafii i tym razem obecni byli rycerze Kolumba w swych odświętnych strojach. Wypełnionej po brzegi świątyni Eucharystię odprawił i kazanie wygłosił proboszcz ojciec Alfred Grzempa. Swe rozważania kapłan poświęcił postaci Jana Pawła II. Jego ogromnemu wpływowi na bieg rzeczy na świecie i w Kościele, jego wielkości duchowej, którą nadal z trudem przychodzi nam ogarnąć. Był to rzeczywiście człowiek światła, człowiek prawdy. Już powiedziałem kiedyś na kazaniu, jak jeden z dziennikarzy zapytał go, jakie zdanie z Biblii by pozostawił Ojciec Święty, gdyby kazano mu tylko jedno wybrać, z całej Wielkiej Biblii jest tyle pięknych słów, tyle cudownych zdań, które by pozostawił. Ojciec Święty nie zawahał się i od razu odpowiedział dziennikarzowi, którym był André Frossard. Pozostawił mu jedno. Miłujcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Po mszy świętej wierni spotkali się pod pomnikiem Jana Pawła II przed główną siedzibą naszej Credit Union na ulicy Roncesvalles. Odmówiono cząstki różańca. Modlitwy prowadzone przez ojca proboszcza wznoszono w intencji Jana Pawła II, prosząc o jego szybką beatyfikację, ale modlono się także o to, abyśmy nauczanie papieskie, którego wartość nieustannie podkreślamy, wprowadzili w nasze życie. Abyśmy rzeczywiście wyciągnęli z niego wnioski dla przeżywania naszego dnia powszedniego. W ramach obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II odbywały się także imprezy artystyczne i koncerty w hołdzie wielkiemu Polakowi. W minioną niedzielę w Toronto w słynnej sali koncertowej Roy Thomson Hall w zachwycie słuchano premierowego w Kanadzie wykonania oratorium Piotra Rubika Psałterz wrześniowy. To kolejne wydarzenie społeczno-kulturalne zawdzięczamy Katolickiemu Studium Młodych, od lat organizującemu koncerty z okazji rocznic związanych z życiem i posługą Jana Pawła II. Obejrzyjmy krótki materiał z przyjętego entuzjastycznie koncertu zrealizowany przez współpracownika Katolickiego Studia Młodych Zbigniewa Żerańskiego.
Tego typu imprezą, zorganizowaną także z okazji rocznicy śmierci naszego papieża, była wystawa pod tytułem Jan Paweł II na monetach i medalach świata, którą w minioną niedzielę można było oglądać w sali parafialnej Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough. Dwóch członków parafii, panowie Wiesław Grzesicki i Janusz Machulec, zaprezentowali swoją wspólną kolekcję, do której eksponaty gromadzili z górą 10 lat. Wielu zwiedzających mogło obejrzeć ponad 450 monet, 260 medali i około 40 polskich banknotów pamiątkowych. Wszystko z wizerunkiem papieża Polaka. Obaj panowie nie szczędzili porad kolekcjonerom, amatorom, chcącym odnaleźć wartość swoich zbiorów w katalogach. Prezentowana kolekcja zawiera monety i medale wybite w około 50 krajach z okazji jubileuszy Jana Pawła II, jak i odbytych przez niego pielgrzymek. Były więc monety złote, srebrne i niklowe, a także specjalne w kształcie kwadratu, tak zwane klipy. Zwiedzający, którzy przybyli z kilku polskich parafii z Toronto i Mississauga, mogli podziwiać komplety monet pamiątkowych i obiegowych wybijanych każdego roku w Watykanie. Wśród rarytasów wymieńmy ważący ponad 1,5 kg srebrny medal o średnicy prawie 20 cm wybity w słynnej mennicy w Kremnicy na Słowacji. Kanadyjska mennica reprezentowana była wybitą po śmierci Ojca Świętego złotą monetą o nominale 75 dolarów i srebrną monetą o nominale 15 dolarów, jak i specjalnym medalem. Innym specjałem wystawy były dwa komplety monet, projekty euro, jakie ma wypuścić w obieg Polska. Na monecie o największym nominale znajduje się wizerunek Jana Pawła II. W 8 profesjonalnie wykonanych gablotach znajdowała się też kolekcja 40 pamiątkowych monet z krajów, w których nasz papież przebywał z pielgrzymką. Seria ta, wybijana co miesiąc od 3 lat, nie jest jeszcze zakończona. Wizyty Jana Pawła II w Kanadzie upamiętniały medale, znaczki, tzw. buttons oraz koperty okolicznościowe. Wiele osób, zapewne po raz pierwszy, zobaczyło emitowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych pamiątkowe banknoty 50-złotowe z nadrukiem m.in. z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego. Banknoty te zaprojektowali członkowie polskich klubów numizmatycznych i filatelistycznych. Panowie Wiesław Grzesicki i Janusz Machulec, należący do polsko-kanadyjskiego klubu numizmatyczno-filatelistycznego Trojak, prezentowali swe zbiory również w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości Troy w stanie Michigan. Obecnie zaś planują prezentację swych kolekcji w jednej z polskich parafii w Ontario. Jesteśmy coraz bliżej zakończenia procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. W ubiegłym roku zakończył się proces diecezjalny, a teraz na ukończeniu jest tak zwane pozycjo, czyli zbiór podsumowujący proces dokumentowania świętości osoby papieża. Pojawiły się informacje, że beatyfikacja Jana Pawła II mogłaby się odbyć 16 października, w 30. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Ojca Świętego. Proces beatyfikacyjny w diecezji rzymskiej rozpoczął się 28 czerwca. Postulatorem sprawy mianowano księdza Sławomira Odera. W pierwszej chwili pomyślałem, że stoję przed ogromną górą, bo to jest ogromna góra i świętości, i wielkości, i dorobku literackiego, ludzkiego,
tego człowieka. Ale pomyślałem sobie, że właściwie to zdobywanie gór to była specjalność Jana Pawła II. Góral z zamiłowania i z pochodzenia. A więc pomyślałem sobie, że jeżeli pomoże, no to trzeba będzie po prostu z tym wyzwaniem się zmierzyć. W listopadzie rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Trybunału w Krakowie, gdzie przesłuchiwano polskich świadków w procesie. Przysięgam, że w procesie rogatoryjnym w sprawie beatyfikacji i kanonizacji sługi Bożego papieża Jana Pawła II, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. W kolejnym roku, równolegle z procesem, który ma wykazać heroiczność cnót Jana Pawła II, toczył się tak zwany proces o cudzie, przypisywanym wstawiennictwu papieża. Wybrano przypadek francuskiej zakonnicy Marie Simone Pierre. Przypadek bardzo symptomatyczny. Z jednej strony dotyczy choroby, która doprowadziła do śmierci Ojca Świętego. Z drugiej strony jest to interwencja Bożej opatrzności akurat w ten dział ludzkiej działalności, który był tak bardzo bliski Ojcu Świętemu. Kwestia obrony życia. 45-letnia siostra pracowała na oddziale położniczym, ale musiała z pracy zrezygnować, gdyż choroba Parkinsona, na którą cierpiała, pogłębiała się. Po modlitwie do papieża w ciągu jednej nocy odzyskała pełnię sił i zdrowia. Wybrano akurat ten przypadek, ale postulator otrzymuje też informacje o wielu innych uzdrowieniach za przyczyną Jana Pawła II. Wiele osób, wiele małżeństw, które do tej pory nie miały dzieci, leczyły się, dokonywały różnych zabiegów, żeby móc cieszyć się dzieckiem. Po pielgrzymce do grobu Ojca Świętego, modlitwie wspólnotowej małżonków, pojawiają się dzieci, rodzą się dzieci. Pierwsza faza procesu beatyfikacyjnego zakończyła się po 2 latach od śmierci papieża. Członkowie Trybunału byli pod wrażeniem zgromadzonej dokumentacji świadczącej, że wszystko, co czynił papież Polak, było przesiąknięte obecnością Boga. Na pierwszym planie można zauważyć radość i wielki smak modlitwy, którą Karol Wojtyła posiadał już od dziecka i której pozostał wierny aż do końca, aż do swej agonii. Fino alle ore della sua agonia. Zebrane przez Trybunał Kanoniczny materiały przekazano Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kongregacja czeka jeszcze na tak zwane pozicjo, które przygotowuje ksiądz Oder. Jest to synteza całego procesu przebiegu dokumentowania świętości osoby. Kongregacja zapowiedziała, że przystąpi do analizy dokumentu bezzwłocznie, a to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Kończąc część dzisiejszego programu poświęconą 3. rocznicy śmierci papieża Polaka, zwracamy się do Państwa ponownie z apelem o nadsyłanie do premiera Ontario Daltona McGuinty, jak i do posłów poszczególnych okręgów wyborczych, petycji w sprawie ogłoszenia w Ontario dnia 2 kwietnia dniem Jana Pawła II. Wniosek w tej sprawie w grudniu po raz drugi zgłosił poseł okręgu Newmarket Aurora Frank Cleese. Jego inicjatywa spotkała się z ogromnym odzewem i do dnia dzisiejszego do parlamentu nadeszło już ponad 60 tysięcy petycji. Ci z Państwa, którzy zechcieliby dołączyć swój głos do tej prestiżowej dla nas Polaków sprawy, wszystkie informacje łącznie z petycją i adresem znajdą na stronie internetowej Katolickiego Studia Młodych. Prosimy przesyłać petycje do premiera Ontario, jak i do posłów własnych okręgów wyborczych, gdyż od nich zależy, czy wniosek zostanie poddany pod głosowanie. Tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. Oby nigdy nie zabrakło tych miłujących ramion rodzicielskich dla was. Oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: pójdź za mną, nie opuszczaj mnie, nie odchodź, przyjmij jego wezwanie.